Najgorsze transfery w Ekstraklasie. Zapraszam Was na ranking absolutnie największych wpadek transferowych, jeżeli chodzi o najlepszą ligę świata. Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale, kanał 365 dni o piłce. Przy mikrofonie Piotr Rzepecki i dziś sobie podyskutujemy o największych ewidentnych flopach transferowych. Nie ukrywam, że inspiracją do nagrania tego materiału był wczorajszy występ Hilary'ego Gonga w meczu Puszczę Niepołomice Widzy w Łódź. Natomiast no, myślę, że tutaj nawet najbardziej zagorzali kibice Widzewa muszą się ze mną zgodzić i sami umieściliby tego zawodnika w tym zestawieniu. Na samym początku, zanim jednak wejdziemy w klimat transferów, wpadek transferowych, wielka prośba do Was o zostawienie kciuka w górze pod filmem, a także subskrypcji kanału. Zapraszam też do wszystkich linków na dole, między innymi do mojego portalu, moi drodzy, 365dniopiłce.pl. Wpadajcie, mam nadzieję, że sporo jakościowego kontentu. Jednocześnie zapraszam wszystkich do gry Football Team, to jest taki menadżer piłkarski. Wszystkie linki na dole pod tym materiałem. Footballteam.pl. Darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika. Zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na boost dla twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu? Kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. Po nazwiska w tym rankingu też z pewnością będzie widać, który klub ewidentnie źle przepracował ten okres transferowy, ponieważ dwa kluby głównie tutaj gdzieś brylują, natomiast jeżeli chodzi o konkretną, to zacznijmy od Śląska Wrocław. Doskonale wiemy, że już rządy trenera Jacka Magiera, także dyrektora sportowego Dawida Baldy się skończyły i dlatego też mówię to w takim duecie nieprzypadkowo, ponieważ zarówno Jacek Magiera, jak i Dawid Balda mieli duży wpływ na te ruchy transferowe. Sporo się mówi o tym, że Jacek Magiera jest tylko do trenowania, natomiast on sam jakby od początku akcentował i zaznaczał, że chce mieć i ma bardzo duży wpływ na niektóre transfery. W zasadzie niektóre jego ruchy to były ruchy autorskie. Między innymi to jest ten transfer Sebastiana Musiolika czy Jakuba Świerczoka. Natomiast w tym zestawieniu znalazł się przede wszystkim Serafin Szota, sprowadzony do Śląska z Widzewa Łódź. Osobiście miałem duże nadzieje i takie oczekiwania względem tego zawodnika. Wydawało mi się, że jako jeden z liderów formacji defensywnej w Widzewie będzie też taką postacią bardzo ważną w Śląsku. Natomiast po tym początku sezonu został schowany do szafy. To też jest taki, powiedział mnie, jako symbol tego, jak Śląsk funkcjonował z tyłu, ponieważ kiedy Jacek Magiera zmienił tę formację i zaczął grać na trójkę stoperów, to wyglądało to zdecydowanie lepiej. No i wówczas też ta gra no, nie opierała się absolutnie o Serafina Szoty. On był na ławce, no i wtedy Śląsk zaczął grać lepiej. Natomiast jeżeli chodzi generalnie o tego piłkarza, on to obecnie otrzymał szansę w tym ostatnim meczu, kiedy już trener Jacka Magiery nie było w klubie, a więc to spotkanie w Białymstoku z Jagiellonią zremisowane przez Śląsk 2-2. Także kto wie, być może Szota tutaj wróci do łaski i też zmieni się jego status w zespole, ale generalnie, że mam oceniać te kilka miesięcy właśnie pobytu we Wrocławiu, to moim zdaniem to jest duże rozczarowanie względem tego, jakie ja miałem oczekiwania przed tym transferem. Cały czas zostajemy we Wrocławiu i patrzymy na kolejny ruch, który wykonał WKS. Tym razem to jest Filip Rejczyk, który zamienił Legię na Śląsk. Wydawało się, że tutaj na Dolnym Śląsku będzie się rozwijał, że będzie otrzymywał szansę, że będzie grał regularnie. Tymczasem po takim no, w miarę obiecującym początku sezonu, no, też w zasadzie jak Szota, został schowany do szafy. Łącznie to jest 6 występów w pierwszej drużynie Śląska, otrzymał też szansę w zespole rezerw. Natomiast ja osobiście oczekiwałem po nim dużo więcej. Wydawało mi się, że to będzie już taki pierwszy podstawowy młodzieżowiec Śląska, jednocześnie piłkarz, który będzie tutaj dawał jakość, który być może będzie zawodnikiem wchodzącym, natomiast który będzie pokazywał się często, no i dawał jakościowe zmiany. Tymczasem to jest, no moim zdaniem, rozczarowanie. Zobaczymy też, jak się potoczą jego losy i też status w drużynie, czy wkrótce, pod wpływem też zmian trenerów, w Śląsku Wrocław będzie piłkarzem, no, który będzie się liczył w tej pierwszej 11. Natomiast no, obecnie wydaje mi się, że tutaj wszyscy oczekiwali, czy to środowisko Legii, czy to środowisko Śląska, czy pewnie sam piłkarz, no po tym transferze zdecydowanie więcej. Wydawało mi się, że może zamienić ławkę Legii Warszawa na pierwszy skład Śląska, natomiast no, jest zdecydowanie inaczej. Cały czas dotykamy tych transferów Śląsko-Wrocław, no też jako symbol tego, jak wyglądało to lato, które zostało przepracowane przez Dawida Waldę, także Jacka Magiera. Natomiast kolejny piłkarz, który jest ewidentnym flopem transferowym, to jest Marcin Cebula, który został sprowadzony do Wrocławia z Rakowa Częstochowa. Mówiło się o kilku innych ruchach, między innymi Zagłębie Lubin, bo nim zainteresowany. No i kto wie, być może gdyby zasilił zespół miedziowych, no to tutaj Cebula no, byłby lepszym zawodnikiem. Natomiast fakt są takie, że też oceniając brutalnie, to wszystko trzeba podkreślić przede wszystkim, że ten piłkarz nie ma zdrowia, ponieważ tego
ostatnie sezony od rozgrywek 2021-2022, więc jeszcze w koszulce Rakowa, no nie jest w stanie Cebula zagrać nawet 1000 minut w skali jednego sezonu. To nie dlatego, że jest zawodnikiem słabym, który nie może się przebić i wywalczyć miejsca w składzie, tylko zwyczajnie nie pozwala mu na to zdrowie. To też jest generalnie taka konkluzja przykra, że w poważnym sporcie, że w dużej piłce, niezależnie od umiejętności potencjału, musisz mieć no, takie poziom chamskie zdrowie, aby rzeczywiście tutaj być przygotowanym w pełni, no i liczyć na miejsce w składzie. Natomiast jeżeli chodzi o Cebulę, no to wydaje mi się, że to jest piłkarz z potencjałem. Pamiętam jego świetny okres na początku tamtego sezonu w barwach Rakowa, kiedy Medeliki grał w eliminacjach Ligi Mistrzów, to rzeczywiście Cebula był zawodnikiem absolutnie takim, który ciągnął ten zespół, był absolutnym liderem tego projektu Dawida Szwargi, natomiast później kontuzja, no i teraz znów to jest uraz, nie zobaczymy go przez najbliższe kilka miesięcy, no i myślę, że na kanwie właśnie tego urazu, jednocześnie tych występów, które były słabe na początku sezonu, można powiedzieć wprost, że tutaj Śląsk się pomylił, ściągając tego zawodnika. Czwarty, ale obiecuję, że ostatni transfer Śląska-Wrocław to jest junior Ejamba, zawodnik, który został sprowadzony tego lata z zespołu juniorskiego Young Boys, natomiast wydawało się, że po kilku tygodniach przygotowań wedrze się do pierwszego składu Śląska, chociaż oczywiście misja była trudna, ponieważ miał między innymi zastąpić Erika Exposito, natomiast jeżeli chodzi o tego zawodnika, no to też to jest historia niezwykła, ponieważ Jacek Magiera na początku tego sezonu powiedział, że ten piłkarz nie wytrzymał obciążeń treningowych, to jest mniej więcej cytat, tak on brzmiał, okazało się, że musi zejść ten zawodnik do rezerw, by się przygotować. Później z kolei nie przedarł się i nie wywalczył sobie miejsca w składzie. No i teraz jest na zakręcie. To znaczy wydaje się, że w grudniu już odejdzie ze Śląska-Wrocław, że ten kontrakt zostanie rozwiązany. To znaczy jest taki sygnał i komunikat ze strony środowiska Śląska-Wrocław, że jeden z zawodników odejdzie. Nie wiadomo kto, natomiast no, na 99% można się nawet domyślać, że to będzie właśnie junior Ejamba. Więc gigantyczna pomyłka transferowa WKS-u. Sporo o Śląsku, natomiast będzie też trochę o Legii Warszawa, ponieważ aż trzech zawodników wojskowych umieściłem w tym zestawie, natomiast wydaje mi się, że tutaj też, podobnie jak wcześniej w przypadku Śląska, kibice Legii muszą się ze mną zgodzić. To jest przede wszystkim Miguel Alfarella, który gra dosyć regularnie i natomiast trzeba powiedzieć, że o dziwo, gra regularnie, o dziwo, dostaje szansę, ponieważ absolutnie, moim zdaniem, no, nie broni się tymi swoimi występami. Ten ostatni jego mecz z Krakowią też tak wybitnie pokazuje, że zwyczajnie nie dojeżdża na ten poziom, nawet pamiętam taką konferencję po tym meczu, więc Gonzalo Feo otrzymuje pytanie od jednego z dziennikarzy, jakim cudem ten piłkarz w sytuacji sam na sam nawet nie jest w stanie oddać strzału. Tutaj Gonzalo Feo oczywiście tłumaczy, że najpierw trzeba było się w tej sytuacji znaleźć, a dopiero później konkretyzować, stając jakby w obronie swojego zawodnika, natomiast wydaje mi się, że w ogóle to jest duża pomyłka transferowa Legii, no i podobnie jak w przypadku Śląska, możemy powiedzieć o słabym okresie przed tym sezonem. Niektóre ruchy oczywiście się bronią, jak przede wszystkim Ruben Winagre, który uważam, że jest obecnie no absolutnie jednym z najlepszych zawodników w ogóle w klasie, niezależnie od pozycji, natomiast jeżeli chodzi o kilku innych, no to jest ewidentny błąd. No i do takich wpadek i w top transferowych absolutnie należy zaliczyć Miguela Alfarella. Podobnie jak Sergio Barcia, kolejna wpadka w topa transferowa Legii Warszawa, przepalone w zasadzie pieniądze, bo to też jest piłkarz, który przyszedł nie za darmo, ale za określoną kasę. Natomiast jeżeli chodzi o jego historię w barwach stołecznego klubu, 10 spotkań, 5 w eliminacjach Ligi Konferencji, 5 na poziomie Ekstraklasy, natomiast od takiego pamiętnego meczu z Pogonią Szczecin w zasadzie nie gra, to znaczy od tego meczu został gdzieś odstawiony przez portugalskiego trenera, wówczas znalazł się poza składem meczowym i od tego czasu, co ciekawe, jest poza 18, więc to nie jest tak, że stracił miejsce w składzie, jest teraz na ławce rezerwowych, tylko w ogóle został wyrzucony, można powiedzieć, z tej osiemnastki meczowej, natomiast z drugiej strony patrzą na defensywę Legii, też absolutnie nie ma co się dziwić, ponieważ z tyłu grają bardzo dobrze dysponowani Radovan Pankow czy Steve Capuady i zwyczajnie dla Barcii nie ma miejsca, natomiast to jest podobny kasus co Jan Ziółkowski czy też Artur Jędrzejczyk, a więc przegrywają rywalizację w miejsca, jeżeli chodzi o miejsce w składzie, natomiast no Barcia też, poza takim ciekawym, niezłym wyprowadzeniem piłki, w zasadzie nie był w stanie nic zaoferować, ponieważ nie był elektryczny, no i po tych jego słabszych występach no, doszedł do wniosku Gonzalo Feo, że musi zostać odsunięty. Ostatnim piłkarzem Legii, który znalazł się w tym rankingu, to jest Jean-Pierre Nsame, a więc bardzo drogi i bardzo trudny biznes, ponieważ no, ta opowieść o tym transferze jest wielowątkowa. On zasilił Legię jako zawodnik wypożyczony, trafił na jeden sezon z włoskiego Como, natomiast wydaje się, że tutaj Legia wpakowała się w trudną historię finansową, ponieważ ponoć no, są takie doniesienia medialne, że tutaj nastąpiło takie automatyczne przedłużenie, że ten piłkarz raczej musi zostać wypchnięty z Legii Warszawa i nie będzie to takie trudne, ponieważ gdyby to było tylko wypożyczenie, no to po sezonie takim nieudanym
zmiany w jego wykonaniu byłoby po sprawie, ponieważ Legia by go zwyczajnie oddała, ten kontrakt by wygasł, natomiast z tego, co się orientuje i też donoszą media, tutaj Legia wpakowała się w trudny deal i też pytanie, kto rozwiąże, ponieważ to jest piłkarz, który ewidentnie nie daje rady, no i który teraz w ogóle jest poza pierwszym zespołem. Gonzalo Feo mówił na jednej z konferencji prasowych, że by grać w Legii trzeba prezentować nie tylko odpowiednią jakość, ale też taką jakość poza boiskiem. Trzeba być dobrym człowiekiem, no i generalnie się tak bronić, powiedział, poza sportowo, a tego ewidentnie Jean-Pierre Same nie ma, stąd też wylądował poza pierwszym zespołem. Kończymy teraz wątek Śląska i Legii, teraz są inne kluby, po jednym zawodniku z trzech kolejnych drużyn, żeby to była taka pełna dziesiątka w tym zestawieniu. Przede wszystkim to jest Ian Hoffman, a więc zawodnik Lecha Poznań, i też dokonując takiej obiektywnej oceny ciężko powiedzieć, czy ten piłkarz się nie nadaje, czy jeszcze jest jakaś szansa, ponieważ gra malutko, to jest taki występ epizodyczny w tym meczu z GKS-em Katowice ostatnim, czy też w meczu z Rakowem Częstochowa, kiedy zagrał ledwie minutę, poza tym spotkanie z Resowem Rzeszów w Pucharze Polskiej, to jest 45 minut i w zasadzie tyle, natomiast wydaje mi się, że już możemy powiedzieć śmiało, że będzie miał bardzo trudno, albo nawet ekstremalnie trudno, jeżeli chodzi o walkę o skład, no ponieważ na jego pozycji gra między nimi z lewej strony Gurgul, z prawej Joel Pereira, no i tutaj będą tak zwane ciężary, jeżeli chodzi o walkę o miejsce w składzie, a z drugiej strony też ten transfer jest taki mało, powiedziałbym, logiczny i raczej nieuzasadniony, ponieważ wydawało się, że kolejorzowi ktoś o takich parametrach raczej nie jest potrzebny i w ogóle ten transfer, ten ruch transferowy, patrząc na kierunek, no był taki trudny do zrozumienia, więc wydaje mi się, że te zimy, no albo już na pewno tego lata, a za kilka miesięcy zostanie tutaj ten zawodnik pożegnany, ponieważ absolutnie się nie obronił. Natomiast jestem w ogóle ciekaw, czy otrzyma jeszcze szansę od trenera Nielsa Frederiksena. Z bólem umieszczam tego zawodnika w tym zestawieniu, natomiast muszę, bo chcę być obiektywny, jednocześnie chcę podkreślić, jakie miałem oczekiwania przed tym transferem. Mowa konkretnie tutaj o Aleksandrze Buksie, który no generalnie wypada słabo, chociaż otrzymuje regularnie szansę od Jana Urbana w barwach Górnika Zabrze, natomiast ja obiecywałem sobie po tym ruchu bardzo dużo, natomiast wydaje mi się, że ten powrót do Ekstraklasy, no to nie jest taki szturm, bo wyobrażam sobie, że wejdzie tutaj przebojem do naszej ligi, natomiast na te jego występy, łącznie to jest 13 meczów na poziomie Ekstraklasy i jedna bramka strzelona w meczu ze Śląskiem Wrocław, natomiast wydaje mi się, że to jest zdecydowanie, ja osobiście oczekiwałem więcej, patrząc na jego potencjał i możliwości, bo to też nie jest tak, że chcę go na siłę grillować, tylko chcę pokazać, ile jeszcze przed nim i jaki jest też margines możliwości, ponieważ to jest piłkarz utalentowany, który moim zdaniem teraz absolutnie nie błyszczy w barwa Górnika Zabrze. No i na końcu piłkarz, którego obecność tutaj zapowiadałem, kto oglądał uważnie od początku, ten mógł się domyślić, kto będzie ostatni, kto będzie zamykał to zestawienie, to jest oczywiście Hilary Gonka, więc człowiek, który mnie tutaj zainspirował do tego materiału, natomiast no, słuchajcie, fakt są takie, że cały czas oglądając mecze Widzewa, mam w głowie, patrząc na zmianę i wejście tego zawodnika, taki słynny obrazek mema, więc mem z krową, która znalazła się gdzieś tam na jakimś rusztowaniu, czy samochód, który jest w jakimś nieprawdopodobnym miejscu i pytanie, jak oni się tam znaleźli, też myśląc o tym, jaki Hilary Gong znalazł się w Widzewie. Nie chcę powiedzieć, że to jest jakiś skrajnie zły piłkarz, oczywiście ma określoną jakość, teren myśliwiec cały czas mu ufa i w niego wierzy, natomiast no nie wiem też, czym są podyktowane te wybory i też częste zmiany, ponieważ on jest w swoich ruchach chaotyczny, gra moim zdaniem taką piłkę nie zrozumiałem, bardzo taką nieuporządkowaną. Jednocześnie no, wyobrażam sobie, że cały czas trener myśliwiec chce wykorzystać jego dynamikę, jego szybkość, natomiast wydaje mi się, że ten chłopak jakby sam nie panuje nad swoimi umiejętnościami, to znaczy ma określoną jakość, jest w stanie bramkę strzelić, czy też dobrze dograć, natomiast no, te jego wybory najczęściej są albo złe, albo bardzo złe. No tak w zasadzie co czwarte podanie być może jest dobre, natomiast wydaje mi się, że tutaj no, czego innego oczekiwali kibice, a także zarząd RTS-u i wydaje mi się, że ta jego przygoda w Łodzi nie potrwa długo. No, wydaje mi się, że tutaj ta zima, no to być może jeszcze nie będzie ten okres, natomiast latem najpewniej dojdzie do rozstania. Oczywiście na samym końcu zachęcam do dyskusji, dajcie znać, kogo zabrakło, a kto na tej liście nie powinien się znaleźć. Oczywiście jestem otwarty na wszelkie dyskusje, dajcie znać komentarz na dole. Natomiast żeby sobie to wszystko podsumować, też zrobiłem taką grafikę i wypisałem sobie tych wszystkich zawodników, żeby tak fajnie gdzieś to wszystko uporządkować. Od początku to jest najpierw Serafin Szota, który zamienił Widzew na Śląsk Wrocław. Też tutaj dopisałem kwotę, także wartość transferową tych zawodników, ponieważ któryś z kibiców mnie tutaj upomniał, że fajnie byłoby to zobaczyć, żeby to było takie pełne, kompleksowe i dokładne, więc też macie tutaj dane z prawej strony. Natomiast dalej to jest Filip Rejczyk, a więc były zawodnik Legii, obecnie piłkarz Śląska Wrocław, Marcin Cebula, obecnie kontuzowany, który zamienił Raków na Śląsk i Junior Ayamba, który najprawdopodobniej wkrótce się ze Śląskiem rozstaje, natomiast później mamy Miguela Alfarele, który kosztował Legii aż 1 milion euro, to tym bardziej boli, patrząc na to, jak on gra. No i ile pieniędzy przepalono, mówiąc wprost, na tego piłkarza. To także Sergio Bersia, który zasilił klub z Łazienkowskiej za blisko 500 000 euro. Jean-Pierre Same wypożyczony z Koma, natomiast to jest najprawdopodobniej trudny deal i Legia będzie musiała się z niego jak najszybciej wykręcić. Ian Hoffman, który trafił do Lecha Poznań z MOS, to jest transfer za mniej więcej 200 000 euro. Aleksander Buksa, więc napastnik Górnika Zabrze. No i na samym końcu Hilary Gong, były zawodnik Trencina, który przed tym sezonem zasilił Widzew Łódź.
Wielkie dzięki za oglądanie tego filmu do końca. Oczywiście prośba na koniec o zostawienie kciuka w górze pod filmem, subskrypcję kanału, do zobaczenia w kolejnych materiałach. No tak tylko przypomnę, że teraz jest taki tydzień wyjątkowy, tydzień pucharowy, więc żyjemy Ligą Mistrzów, Ligą Europy, ale przede wszystkim Ligą Konferencji. W tym tygodniu na moim kanale będzie się sporo działo i zachęcam do obserwacji, zachęcam do subskrypcji, żeby absolutnie żadnych filmów nie przegapić. Jeszcze raz wielkie dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.